Siemano, niezmiernie miło jest Was powitać przy kolejnej części filmu o budowie Chevroleta 3100 Resto Moda z użyciem podzespołów Drża Durango. Tym razem dużo blacharki, dorabianie części, spawanie, klepanie. Także mamy dorabianie elementów od podstaw, spawanie tigie i wyklepywanie takich powierzchni jak na przykład koszycie tych drzwi. Także zapraszam do oglądania i lecimy z filmem. Zrobimy sobie trochę blachy tutaj przy szewidożu. Czyli wytniemy całe tutaj poszycie do tego miejsca i dorobimy je od nowa za pomocą żłobiarki i spęczarki. Czyli ten łuk sobie tutaj spęczymy, natomiast to przetłoczenie sobie wyżłobimy. Dobra, wyciąłem sobie kawałek blachy i teraz będę zaginał tutaj kąt 90 stopni, tak żeby później na spęczarce wyrobić ten łuk. I na samym końcu odgiąć to zagięcie 10 stopni na odpowiedniej głębokości z powrotem. I jak to będzie mi tutaj pasowało, odrysować sobie linię i na żłobiarce zrobić tą linię. Także na spęczarce mam ustawione ząbki do spęczania, dzięki czemu ten łuk zaczyna mi się robić do wewnątrz. Tu mam wzornik, wkładam sobie ten element do wzornika, a jest ok. No i co, elemencik mam. O, tyk, tyk. I teraz muszę sobie ustanowić tą głębokość i przenieść ją na element. Tu mam 13 mm, 13, 13, 13. Na dole utrzymuje nam się 13. No to zrobimy sobie 13. Czyli sobie zaznaczę linię gięcia i 13, fyk. 13. I teraz z tym elementem przejdziemy się na spęczarkę po to, aby właśnie to, co wymierzyłem, odgiąć z powrotem o 90 stopni, używając zębów, które będą nam z kolei rozpęczały. Ustawiłem zęby do rozpęczania, czyli żeby tutaj tą krawędź delikatnie złapać i próbować rozpęczyć, wtedy ona mi się będzie chciała łatwiej poddać. Lecimy w drugą stronę. No i wkładając element w ząbki, łapiąc go, powodując, że zęby rozpęczają. W tym samym czasie też wykonuję odgięcie w drugą stronę. A gitarka. Teraz będę mógł to przeklepać młotkiem. Dobra, tu jeszcze delikatnie pikniemy. Skręciłem fimadło, żeby tutaj troszkę podrównać ten element. No i dobra, kiedy mamy taki elemencik już przygotowany, pozostaje nam go przyłożyć i odrysować sobie tutaj to przetłoczenie, tą fazę. Także przenosimy sobie 6 centymetrów, 8 mm i też ważne jest, żeby wyżłobić w odpowiednim miejscu, bo nasza żłobiarka będzie nam chciała tutaj uciec. Zaraz pójdziemy na żłobiarkę i będziemy próbowali dobrze wcelować. Czyli tu zaznaczyliśmy sobie środek żłobienia. Żłobienie będzie przebiegało tak, więc ważne, żeby sobie zaznaczyć którąś określoną krawędź żłobienia, no bo to wtedy, jeżeli będziemy jechać po złej krawędzi, no to wiadomo, to nam się przesunie. Ja sobie zaznaczyłem krawędź tą górną. No i w żłobiarce mam dobre ząbki ustawione, ale też odwrotnie, czyli będę musiał sobie je przełożyć. I też ważna jest tutaj odległość. Tą odległość możemy na każdej żłobiarce regulować, ale ja myślę, że akurat tak jak mam tutaj podkładkami ustawione, bo to sobie możemy na podkładeczkach regulować, tak będzie ok. Także przekładam kamienie i zaraz żłobię. No i dobra, tak jak mówiłem, pilnuję się górnej krawędzi, czyli będę pilnował się tutaj tego ząbka. Tak. Dobrze wjechałem. O. I teraz
Cały widz polega na tym, żeby przejechać tak całość. Samemu jest ciężko, no ale spróbujemy. Teraz w momencie, kiedy naciskam na dół, automatycznie ta blacha też podczas robienia tej fazy będzie mi się robiła w łuk. No tu nawet trochę za mocno zajechałem, ale to nie ma problemu. Da nam się to delikatnie odgiąć. No i mamy tutaj taką faskę. Zaraz zobaczymy, jak to będzie leżało na samochodzie. Wiadomo, tutaj będziemy mogli delikatnie przeklepać, podrównać tą blachę. Tutaj będziemy mogli delikatnie spęczyć naddatek. Dobra, i ten tutaj fragment delikatnie spęczę, żeby zmniejszyć jego objętość. Już sobie zmieniłem ząbki i będę wjeżdżał i delikatnie zbierał jego wielkość, żeby też mi się położył do środka. No i dobra, spęczając po krawędzi mocniej, słabiej do wewnątrz, powoduje, że on otrzymuje lekki łuk, czyli wcześniej mi piał do góry, a teraz idzie lekko do dołu i to już będzie wystarczające, żeby wstawiać ten element do budy. I tak się pięknie składa, że ten mój elemencik idealnie przypasuje do mojego koła angielskiego, także zaraz zakładę płaskie kółko i będę mógł sobie tutaj przejechać. Nie będę musiał klepać, tylko sobie parę razy delikatnie przejadę i podrównam tutaj ten element. No i dobra, elemencik mam przygotowany, miejsce też mam przygotowane, ale teraz kwestia, czy tak, tutaj ten kąt, który będzie mi później stanowił odległość szpary w drzwiach, więc żeby to sobie teraz przypasować i cyknąć, no muszę założyć z powrotem drzwi. Tak to jest! I dobra, drzwi zawieszone i nadszedłby czas, żeby podregulować tutaj te skobelki, ale tak jak widać, one są na śruby, te takie typowe śrubeczki, łepeczki z Chevroleta. Czyli co, no muszę coś tutaj teraz przycyknąć i wymienić te śrubki, żeby sobie wszystko wyregulować, żeby z kolei wstawić tą wstawkę. No i okej, drzwi podregulowane, domknięte, także teraz możemy tutaj ustawić tą łateczkę w odpowiednim miejscu. Będziemy zaraz spawać, ale zanim zaczniemy spawać, chcę docisnąć trochę ten element poszycia, bo on tutaj jak widać się nie trzyma. Używając tej skoczki, zajebiście doszło. I jak tu cykniemy, to sobie przygotujemy tutaj miejsce do spawania. Już mam otworki porobione otwornicą, felcarką, dziurkarką. Porobiłem sobie dziurki. No i zaraz to będziemy mogli tutaj sobie elegancko mocować. I teraz tu będziemy musieli lekko szlifnąć. Szlifak. Dobra, tu mamy element dorobiony, to teraz czas zająć się tym bajzlem. Także tutaj też będzie co niemiara roboty, nawet więcej. Dobra, zaczniemy od zrobienia szablonu. No i będziemy kombinować, jak to ulepić, rzeźbić. Szablon z szarego papieru i taśmy papierowej klejącej, który utrzyma mi mniej więcej dzięki taśmie ten kształt. I w momencie, kiedy mam taki kształt na papierze, będę mógł sobie go przenieść na płasko, czyli mniej więcej uzyskam taki kształt i będę wiedział, że tu będę musiał bardzo mocno pracować okrągłym młotkiem, żeby to ukształtować. Zaraz pokażę, o co chodzi. No i koło angielskie i będziemy powoli próbować uzyskać kształt taki jak na aucie. Tu jest falc dolny, u góry falcu nie robimy, ale wytniemy sobie z takim zapasem
I tu na paluszki, tu na paluszki, tu jest na dole na paluszki. I zaraz będziemy młotkowali to wszystko. Mamy już ten element wycięty, który będzie nam leżał stąd, dotąd. No, i możemy sobie go wstępnie właśnie tutaj ukształtować. Tak, żeby ta góra nam się uchowała. Tak, żeby nam się ta góra uchowała mniej więcej w odpowiednim miejscu. O. Czyli mniej więcej ta. Opa, opa. Opa, opa. I teraz będziemy nadawać zieloną kartkę miejsce gięcia. Nie wiem, czy będzie widać. Miejsce gięcia będzie tu. I teraz będziemy musieli tutaj wybrzuszyć ten element. Górę będziemy spęczać, dół będziemy spęczać na spęczarce, czyli zmniejszać objętość. Natomiast ten element musimy sobie wypchnąć, żeby go zaokrąglić i żeby pójść sobie z tym na koło angielskie. I będziemy to robić młotkiem. Także zaraz to zaprezentujemy. Walić będziemy od tej strony. Walić będziemy od tej strony. Czyli tu cyk, cyk, cyk. Nie? O, ten obszar musimy mocno wybrzuszyć. I co? I teraz sobie po prostu zrobimy kształt tego największego gięcia. Widzimy, blacha nam się podnosi i już nam się zaokrągla, więc od razu możemy sobie pójść tutaj to miejsce spęczyć. Ok, jak działa spęczarka, to już pokazywałem na tym filmie. Czyli tutaj sobie spęczyłem, zmniejszyłem objętość tej blachy ząbkami. I tak jak widać, automatycznie już mi się to zaczyna układać. Także jeszcze sobie tutaj ponaparzam. Z górą będę pracował później. Lepiej wjedziemy sobie na koło angielskie. Ale tu jeszcze mam do naparzania chwilkę. Także jeszcze sobie ponaparzamy. No English win, my friend. Wzięliśmy sobie najostrzejsze kółko. Teraz tym kółeczkiem rozjedziemy. Już nam się powoli ten kształt zaczyna zarysowywać. Będziemy musieli tu pojeździć jeszcze kółkami innej gradacji, ale jeszcze ponaparzamy trochę młotkiem. Jeszcze tutaj porobimy mocniejszy skręt. No i po delikatnym rozwalcowaniu na kółku powoli zarysowuje nam się ten kształt. Także jeszcze parę takich obrotów. Teraz znowu będziemy spęczać tą stronę. Przyłożymy sobie tą stronę do nadwozia, zobaczymy, czy ona tutaj, gdzie nam ucieka, i też ewentualnie sobie spęczymy. No i będziemy standardowo jeszcze raz próbowali tutaj wybić młotkiem na tutaj tym drewnie jeszcze mocniejszy łuk. No i to już nam się powinno ułożyć. No i wiadomo, delikatne podklepanie, okołowanie mniejszym kółkiem tych tutaj przestrzeni i będzie gitarson. I teraz, aby przymusić tą blachę, żeby ona zachowywała się w taki sposób, jaki chcę, wjeżdżam w spęczarkę, mam ząbki do spęczania i ściągam sobie, tak samo jak z dołu, tak samo tutaj teraz z góry, nadmiar towaru, tak żeby mi się ten kształt zaczynał kłaść. Tak, delikatnie sobie spęczam tutaj, gdzie jest bliżej łuk, i coraz mocniej do krawędzi. Chodzi o nacisk. Idziemy znowu na koło angielskie, rozjedziemy sobie to. I teraz im mamy bardziej już ten kształt uzyskany, tym staramy się coraz delikatniej pracować. Jeszcze tutaj dość ostrym kołem będę to walcował, ten tutaj kształt, ale
Już nie będę jeździł po całości, tylko stopniowo rozwalcuję sobie tu, później stopniowo rozwalcuję sobie tu, przyłożę na auto i tak już coraz spokojniejsze te ruchy, coraz spokojniejsza praca. Tutaj też praktycznie z każdym ruchem spęczarki uzyskuję już ten pożądany kształt. Mocniej go złamiemy. Teraz na pewno będziemy musieli tu gdzieś ściągnąć materiał i zobaczymy, czy z tyłu, tu może już będzie nam dolegało ładnie do nadwozia, natomiast na pewno to miejsce będziemy musieli spęczyć, żeby nam się bardziej położyło do karoserii. Plus jeszcze chwilę podkołujemy tutaj, w zasadzie głównie tylko ten element, żeby nadać tutaj większy łuk i zarazem położyć tą stronę, czyli jeszcze tutaj w sumie spęczę, zanim jadę na kółko angielskie. Tym miejscem na kłonki angielskie, żeby tutaj trochę zrobić większy łuk. Automatycznie będzie mi się to kładło tutaj do góry, to co spęczyłem w momencie, kiedy tu będę rozciągał blachę kołem angielskim. I już mniej więcej powoli, wiadomo, będziemy musieli tutaj dorobić te płaszczyzny. Tutaj też pewnie będziemy musieli spęczyć trochę, ale to już będą dosłownie delikatne rzeczy. Pomalutku już nam się zarysowuje ten kształt, który chcemy tam mieć. Im ten kształt już mi się zaczyna pojawiać, to widzę po prostu, gdzie jeszcze muszę się tutaj wybrać z moteczkiem i pouderzać. I na koło angielskie motkuję, koło angielskie motkuję, koło angielskie. Tu jeszcze wypchnę sobie te miejsce i zaraz pójdę na koło angielskie. I to mi spowoduje, że ten kształt będzie mi coraz lepiej przylegał do samochodu, do nadwozia. Elu siema, nie zła ściema. Tam musimy mocniej podgiąć. Tu już mamy mniej więcej ok. Tak jak mówiłem, tutaj to miejsce nie będzie przylegało, czyli musimy tutaj jeszcze jakby popracować nad zaokrągleniem tego miejsca. O! I to sobie wystukamy normalnie tym okrągłym młotkiem i przekołujemy. I to się wtedy nam powinna ta część położyć, tamta nam część się położy, będzie git, a dół sobie już będziemy regulować tak jak będzie potrzeba. Okej, element mamy praktycznie już w całości wyrobiony, fajnie nam przylega do karoserii, także też nie będziemy wstawiać go w całości, tylko sobie go zetniemy, tutaj wiadomo krawędzie zagniemy o 90 stopni. Tu już widać, zrobiłem gięcie. No i dosłownie jeszcze parę ruchów i będziemy mieli ten element przygotowany do tego, żeby go podciąć i wspawać. Mniej więcej tak jak będzie ta czerwona linia. No i dobra, mam już ten kształt uzyskany. Teraz muszę sobie podrównać i bardziej tutaj załamać tą linię dołu. I wykorzystuję sobie do tego okrągły pieniek. I coraz bliżej ten kształt tyłu mamy. No i dobra, dół jest podgięty. Teraz mój tiren praktycznie pasuje nam jak ulał w to miejsce. No i teraz już to dokładnie podciąć. Po prostu zapas i wstawiasz. No ale wiadomo, wcześniej muszę dorobić to wnętrze. Także teraz się zajmę nareperowaniem tych wewnętrznych elementów. No i dobra, ten wewnętrzny element zgnity będzie prezentował się tak, czyli gięcie o 90 stopni, gięcie o 90 stopni tych dwóch elementów. Tu nadamy łuk na spęczarce. To nam zamknie od wewnętrznej strony element. No i będziemy mogli przyspawać ten element wierzchni, łącząc z tym elementem. Teraz już praktycznie docelowo przymierzam tą reparaturkę, bo już ją finalnie przycinam. I teraz w momencie, kiedy ją przykładam tu pierwszym miejscem, które mam mniej więcej równo przycięte, widzę, że ona mi tutaj
praktycznie wszędzie. Jeszcze kaczy delikatnie. Widzę, że ona mi praktycznie wszędzie dolega idealnie. Także zaraz będę to tutaj spawał. Jeszcze tylko się muszę zdjąć tutaj na dodatek i będzie wszystko leżało idealnie. Czyli zaraz oznaczę sobie tutaj dziurki, żeby sobie cyknąć szczepnymi od spodu i będę wkładał tą spoinę. No i element tu już mam cyknięty w trzech miejscach szczepnymi. Tutaj delikatna zakładeczka i tak jak pokazywałem na poprzednich filmach tu, czyli tutaj będziemy te filmy zaraz zobaczyć, będę to nacinał i powoli spawał. Także element jest doprowadzony do takiego etapu, że mamy ładny, oryginalny łuk, który przechodzi tutaj w karoserię. Wszystko zgodnie z oryginałem. I dzięki temu, że właśnie tutaj dopracowaliśmy sobie ten element, żeby nam leżał teraz perfekcyjnie, bez żadnych ścisków, bez żadnych zaczepów, będzie nam mniej go ściągało w trakcie spawania. Tutaj później ten nadatek sobie zetnę, połączę tutaj tą, to co dorabiałem z tą wstawką, ciągłym spawem, przy okazji regulując sobie tą szczelinkę z drzwiami. No i mam ten element przyłapany szczepnymi, tak co 5 cm. I teraz spawając czy TIG-iem, czy migomatem, zachowując po prostu temperaturę materiału, żeby mi nie łapał za wysokiej temperatury, jesteśmy w stanie pospawać to tak, aby ten materiał nam praktycznie nie zatańczył. Element cyknięty, to jest ten spaw, delikatnie przejechałem tarczą 1.6 na szlifierce z obrotami. Tutaj, gdzie wcześniej mi się lekko podniosło, jeszcze raz przejechałem, po prostu podgrzałem delikatnie nad spawem, żeby ściągnąć ten materiał. No i elegancko się tutaj to wyrównało. Także myślę, że jak po przerwie, jaką miałem, już sobie przypomniałem pracę z TIG-iem przy takich elementach. No i wiadomo, to jak jeszcze delikatnie podszlifujemy 80-ką, to praktycznie spowodujemy to, że nie będzie ta spoina widoczna. I teraz, aby ustawić tutaj to miejsce, zaraz sobie wyostrzymy, aby ustawić sobie to miejsce, fyk, tutaj sobie ustawić głównie dół, fyk, muszę mieć znowu założone drzwi ponownie, ale zanim założę te drzwi, wykonam naprawę tutaj tego dołu. Będzie trochę blacharki. No teraz mogę, jak sobie siądę. O. Tak wyglądają dołu drzwi. Drzwi. Tak więc będzie troszkę operacji blacharskich związanych z tym samochodem. Fajne jest to, że mimo, że one wyglądają na bardzo skorodowane, to stara amerykańska blacha i tutaj są igły. Problem będzie tylko z odgięciem tego rantu, bo on będzie pękał, zresztą tu już jest pęknięty. Więc najprawdopodobniej musieli dospawać cały ten rancik, czyli tą zakładkę, zagięcie, łączenie. No i wymienimy sobie ten element, czyli dorobimy sobie taki pasek. Przy okazji będziemy mogli też wejść i wyklepać sobie poszycie, no bo to poszycie było uderzone, przez to właśnie jest to uszkodzenie, ponieważ te drzwi były uderzone, więc je od razu wyklepiemy.
No i dobra, tu już mam ten fragment wycięty, rant też wyciąłem, bo tak jak mówiłem, będę wstawiał nowy. Zaraz będę tutaj podprostować takie elementy, no i wyklepać też wgniecenia. Myślę, że jak na element, który na pewnym etapie swojego życia obrósł nawet mchem, no to nie jest tak źle. Pomalutku drzwi nabierają kształtu. Tutaj będę miał problem z dojściem w te dwa miejsca, ale zaraz spróbujemy. Spróbuję wsunąć tutaj płaski element, podtrzymać go i od góry spróbować to załamanie. No i proszę, tu już mam reparaturkę dorobioną na wzór oryginalnego kształtu. Także zaraz będziemy to tutaj stawiać tigusiem. Ona nam powinna wejść, że tak powiem, na styk. Odpalimy sobie tiga, ustawimy sobie 40 A, żeby tylko zapunktować tigiem tą reparaturkę. No i później będziemy zalewać. Dobra, rancik wewnętrzny, no musieliśmy go ściąć, bo on był i tak rozerwany, no i podczas rozginania by po prostu się i tak rozerwał, więc teraz przypunktuję sobie tutaj do poszycia zewnętrznego, przypunktuję sobie tą wstawkę w paru miejscach, dorobię sobie cieniutki pasek blachy, no i położę spoinę wtedy po całości. No i dobra, mam to przyłapane, także teraz sobie to podrównam, przyszlifuję i zaraz stawiamy tutaj pasek, spawając po całości, robiąc tutaj łączenie na krawędziach trzech blach. No i paseczek mam wycięty. Podczas cięcia, wiadomo, on delikatnie się skręci, ale zawsze możemy skorzystać ze spęczarki i delikatnie, dosłownie musnąć w paru miejscach i on się nam wtedy prostuje. Czemu nie podmalowuję tego wcześniej? Po pierwsze, i tak się przypali to, co bym tutaj nałożył z farb, do tego by mi się ciężko spawało. No i trzy, nawdychałbym się oparów, czyli nie podmalowuję. Są niby środki, które farby, które można dawać pod spawy, ale one jeszcze smrodzą bardziej, jeszcze są bardziej szkodliwe i można sobie doczytać w większości tych farb, po których można spawać, które się nie przypalają, one mają ochronę antykorozyjną około 12 miesięcy, więc jaki jest sens? Zamkniemy sobie tutaj od tej strony mastyką, pomalujemy epoksydem grubopowłokowym, który jeżeli go wlejemy, to on bardzo mocno penetruje takie elementy i po prostu sobie wcieka dosyć intensywnie i na samym końcu zabezpieczymy to jeszcze specjalnymi woskami do zabezpieczenia profili zamkniętych, które też wciekają w takie łączenia. Więc tutaj to będę to robił w taki sposób. No i tak się prezentuje rant położony spoiną Stiga. Także myślę, że delikatnie go liznąć i będzie perfekt. Dobra, rancik wyspawany, także bardzo fajnie to leży. Szlifnąć ten rancik i będzie G. Jeszcze tutaj przypasujemy to, bo jest tutaj widać? Coś tam widać. Jest taki delikatny uskok, także jeszcze popracujemy tutaj. No i tutaj jest podczas spawania lekko wciągnęło, a zaraz natnę, odegnę, jeszcze raz położę spoinkę. I będzie igła. Igła się wyśmigła. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania. Na kanale znajdują się playlisty z projektem Zumbiuk, który stoi za mną, także zapraszam też do śledzenia projektu Zumbiuk, jak jest playlista z Chevy Dodge'em. Także można sobie obejrzeć wcześniejsze filmy z procesu budowy projektu Chevy Dodge. Także jeszcze raz subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.